Cześć siemanko, wróciłem z urlopu i dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taki quick face swap, szybką zamianę twarzy. Nie jest to ta właśnie ta taka pełnoprawna zamiana twarzy, gdzie wszystko jest dokładne i ładne, ale myślę, że to nie jest wcale gorsze, bo zaoszczędzimy przez to dużo czasu i efekt też w sumie nie jest zły, więc dobra, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Myślę, że przeniesiemy z części damskiej na męską, będzie to śmiesznie po prostu wyglądać. Mam dwa obrazy na dwóch odrębnych warstwach. Można sobie zmienić na jedną warstwę, wtedy będzie łatwiej to ogarnąć wszystko, ale chcę wam właśnie pokazać na dwóch warstwach, żeby ktoś mógł sobie potem usunąć jedną, jak mi niepotrzebna. Chcę mieć jedną twarz, a nie dwie, no. Logiczne, prawda? Więc dobra. Wszystko będziemy wykonywać za pomocą narzędzia łatki. Wybieramy sobie i pędzel ustawiamy na taki kształt mniej więcej, na przykład tutaj jest taki kształt podobny do oka. Ustawiamy kształt do tego, co chcemy przenieść, żeby w miarę to jakoś wszystko równo wyszło. Więc to akurat mam dobry pędzel wybrany. Rozmiar chyba też jest dobry. Więc tak, przechodzę na warstwę z Angeliną. Mam łatkę, przytrzymuję kontrol, lewe oko, lewy przycisk myszy, dobra. Przechodzę na drugą warstwę, już bez przytrzymywania kontrola. Lewy przycisk i oko się zamienia. No już tak widać pożądany efekt mniej więcej, jeszcze dokończymy sobie z resztą części ciała, czy tam części głowy, twarzy. A więc robimy to samo, przechodzimy na warstwę z kobietą, kontrol, prawe oko, przechodzimy na warstwę z mężczyzną, bez kontrola, prawe oko i się ładnie wszystko zamienia. Dobra, co z nosem? Nos jest podłużny. Mi się wydaje, że zrobimy proporcje inne pędzla i po prostu przekształcimy go, żeby był pionowo. Tak, i powiększymy go trochę. Chociaż może go trochę w drugą stronę. Żeby aż taki pionowy nie był, tylko tak, żeby nos wszedł. Dobra, może być. Na 60. Ok, i robimy to samo co z oczami, więc przechodzimy na tą warstwę, kontrol, lewy przycisk. Inna warstwa bez kontrola, lewy przycisk. I z nosem jest o tyle trzeba inaczej, że trzeba go ładnie dopasować. Więc teraz sobie cofnę i walnę go trochę wyżej, żeby był mniej więcej zsynchronizowany z tym prawdziwym nosem. Nie, czyli wyżej jeszcze, wyżej, wyżej, wyżej. Troszkę wyżej jeszcze. Jeszcze. No prawie, jeszcze chyba bym musiał go trochę w lewo walnąć. Nie, tutaj trochę trzeba się pobawić po prostu. Dobra, mniej więcej jest. Ważne, że wiecie, o co chodzi. Dobra, i teraz chyba najlepsze, bo walniemy usta. No właściwie pomalowane usta facetowi. Myślę, że dobra, damy na normalną proporcję. Więc warstwa tego tutaj. I dobra. No i okej, wyszło dobrze. Ciekawe, że stanie się kliknę drugi raz. To po prostu się wzmacnia jakby. Więc to już tam jest kwestia waszego upodobania. Spróbuję jeszcze brwi zrobić. Nie wiem, czy wyjdzie, bo tutaj są takie krzyczaste, większe. Zawsze jest problem z umieszczeniem czegoś mniejszego na czymś większym, więc... Ale spróbujemy, no dobra. Wybiorę sobie ten pędzel. I go trochę... Czy to... Nie. Po stronę. Okej. Trochę go zmniejszmy. Zwiększmy. I trochę go obróćmy. Nie wiem, z minus 10. Dobra, z minus 10 będzie ok. Zaznaczamy tutaj z całej epy. I ok, sprawdźmy. No, trochę wyszło, trochę nie, ale wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, tej drugiej już nie będę robił, nie będę was zanudzał. To jest właśnie ten efekt. To wszystko zależy od waszej inwencji twórczej. To można przenosić nie tylko na twarze, można przenosić na części ciała, na owoce, na praktycznie wszystko, więc jestem ciekaw waszej twórczości. Możecie zrobić jakiegoś psikusa w waszym znajomym czy coś takiego. Czekam na wasze prace na Facebooku. Jeżeli mi jakieś prześlecie, to dodam do albumu. Ogólnie zapraszam do polajkowania mojego fanpage'a. Zamieszczam tam dużo rzeczy, różne ciekawe bzdurki. Ostatnio była nawet moja morda, więc można sobie zobaczyć. No i cóż, to chyba by było wszystko. Trzymajcie się, siemano.